Profesorem na Uniwersytecie w Berlinie. Profesorem, który jest zawodowym politykiem. Proszę Państwa, jest artykuł 4 Konstytucji, która mówi, władza w Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu. Jest pytanie, czy jednocześnie, jeżeli mamy taką sytuację, że nami zawsze rządzi nie większość, tylko największa mniejszość, no, to czy ten artykuł Konstytucji jest wypełniany, ale może nie będziemy uprawiać refleksji czysto konstytucyjnej nad tym, czy mamy do czynienia ze zbieżnością naszej praktyki z Konstytucją, czy nie. Tylko spróbujmy odpowiedzieć, czy to jest dobra sytuacja, jeżeli na przykład w roku 93 Sojusz Lewicy Demokratycznej przy frekwencji niespełna 50% otrzymał 20 z haczykiem procent głosów i miał w parlamencie, w Sejmie 37 przeszło procent miejsc. To znaczy rozbieżność między ilością punktów uzyskanych w wyborach, a ilością punktów procentowych uzyskanych w parlamencie, to jest 16,8. Powiedziałbym więcej niż 50% nadwyżka. Zresztą obecnie Prawo i Sprawiedliwość też ma ogromną nadwyżkę. Uzyskało w wyborach 38%, mniej więcej, nie pamiętam dokładnie. 38% przy frekwencji też przecież niewysokiej. No i ma w parlamencie ponad 50% miejsc w Sejmie. W obydwu tych przypadkach te partie w Zgromadzeniu Narodowym mają jeszcze więcej, bo Senat jeszcze zwiększa tą dysproporcję. No więc czy to jest sytuacja normalna, tak w dwojakim sensie tego słowa? To znaczy, czy jest normalna w tym sensie, że gdy porównujemy się z innymi krajami, to tak samo bywa? I czy jest normalna w tym sensie, że odpowiada, powiedziałbym, normatywnemu myśleniu o demokracji? Pan profesor Krasnodębski może pierwszy. No właśnie się tak zastanawiam, dlaczego pan widzi w tym problem, bo pan nie widzi. Nie, dlatego, że istnieje coś takiego jak cicha zgoda. No przecież ci wszyscy, którzy nie idą do wyborów, mogą pójść do wyborów. No ale weźmy transformację przez ordynację wyborczą. Z 38% na ponad 50%. Nie, ale mamy taką sytuację, to znaczy, że oczywiście się zgadzają z tym wynikiem wyborów. No jest taka cicha zgoda, legitymizacja przez brak protestu. Przecież mamy do czynienia też z wieloma krajami. UKIP na przykład brytyjski uzyskiwał w wyborach bardzo dużo w związku z ordynacją brytyjską. Chyba miała tylko dwóch posłów w Izbie Gmin. Znacznie silniejszą reprezentację, gdzie ten próg nie obowiązuje w Parlamencie Europejskim. Podobnie jest w Niemczech na przykład, prawda? Gdzie my mamy kolegę w naszej grupie frakcji europejskich konserwatystów, reformatorów z takiej partii, która się nazywa Partia Rodzin. Ona uzyskała poniżej 1%, ale ponieważ Trybunał Konstytucyjny niemiecki obalił próg 5%, więc on się znalazł oczywiście w Parlamencie Europejskim, ale w Parlamencie już niemieckim, Bundestagu, by się nie znalazł, więc system francuski, który blokuje w zasadzie przecież Front Narodowy, jest potężną siłą polityczną, która się nie odnajduje, ta siła żadnego odzwierciedlenia w Zgromadzeniu Narodowym, więc ja bym powiedział, to jest dosyć typowa sytuacja, która wynika z tego, że chcemy zbudować stabilne rządy. Ci, którzy nie idą do wyborów, sami sobie są winni, a być może, jak mówię, zawierzają tych innych. Zawierzają tych innych, powierzają tym innym decyzje co do wyborów. Więc mi się wydaje, że te 38%, bo często się teraz mówi, że jak to prawda ma, jaki procent się wylicza, jaki procent to Polaków, czy głosował na PiS i czy PiS się czy ma legitymizację, czy ma legitymację do tego, żeby przeprowadzać reformę. Ma oczywiście zgodnie z procedurami, zgodnie z tą ordynacją, zgodnie z zachowaniami obywateli. Oczywiście jest pytanie, no takie zasadnicze, no, wszystkie różne te konstytucje, czy też ordynacje wyborcze, tutaj dyskutowali Trybunale Konstytucyjne, prawda, i kwestii tego elementu demokratycznego i tego elementu konstytucjonalnego, tego filtrowania woli ludu. Można się oczywiście zastanawiać nad jakąś taką ordynacją, która
Jezusa, ta wola ludu, czyli wydarzenie, które nazywamy pokładem mędrców ze wschodu. Przybycie mędrców do Jerozolimy, by oddać królowi żydowskiemu pokłon, pokazuje, że szukają oni w Izraelu mesjańskim świetle gwiazdy Dawida, tego, który będzie królował, królem narodu. Oprócz przymusowego, obowiązkowego uczestnictwa w głosowaniu. Punkt 528. Poganie mogą odkryć Jezusa jako Syna Bożego i Zbawiciela świata dopiero wtedy, gdy przyjmą od Żydów mesjańskie obietnice Starego Testamentu. Królowanie Jezusa więc ukazuje się w dokonywanych przez Niego egzorcyzmach, które wyzwalają ludzi spod panowania złych duchów, są zapowiedzią do ostatecznego zwycięstwa Jezusa. I to przyjście Królestwa Bożego jest porażką Królestwa Szatana. Jednak ostateczne utwierdzenie Królestwa Bożego dokona się na krzyżu, co katechizm tutaj wyraża cytatem z hymnu: Bóg zakrólował z krzyża. Odsetkiem głosów, a odsetkiem mandatów, w którym według katechizmu ujawnia się królewska godność Jezusa, jest też odbierane są jako niesprawiedliwe. Jeżeli ktoś ma więcej głosów, Mesjasz przybył uroczyście tyle samo do swego miasta, by przez śmierć i zmartwychwstanie ukazać przyjście swego królestwa. Tak, to nie jest tylko polski przypadek. Nie, to punkt 530 i 570. Powinniśmy naprawdę rozbudowywać też na przykład podkarpackie w 1994 roku. Refleksje podobnie z tak, wstąpieniu Chrystusa do odwołania śmierci. 335 oraz do niego wstąpienia. 634, gdzie czytamy: zasiadanie po prawicy Ojca oznacza zapoczątkowanie Królestwa Mesjasza. Wypełnienie wizji proroka Daniela dotyczy Syna Człowieczego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy, języki. I panowanie jest jego wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Od tej chwili apostołowie stali się świadkami królestwa, nie będzie ową końca. Wolę wyborców. I to na temat królewskiej władzy władza, Jezusa w ujęciu katechizmowym możemy przeczytać również w artykule dotyczącym parusji, szczególnie to jest tego ponownego przyjścia. Wymownym jest tutaj tytuł: Panowie, panowie, przed przerwą głos jeszcze musi zabrać pan Klepas. Dowiadujemy się, że Jezus Chrystus posiada wszelką władzę w niebie i na ziemi. Jest Panem Wszechświata i historii. Natomiast Kościół w czasie wyborów PRL-u, czy w Związku Radzieckim, frekwencja była bardzo wysoka. Aktywność wyborcza była, na ziemi, powiedziałbym, prawie doskonała. Natomiast jakoś nie godziliśmy się z rozstrzygnięciami wyborczymi i mieliśmy poczucie, że to nie wszystko. Znaczy pełna aktywność i właśnie to, że ktoś ma powiedzmy 80% poparcia. Że coś tutaj jeszzy jest więcej kryteriów, które decydują o tym, że wybory są demokratyczne i prawomocne i uznajemy jako sprawiedliwe, słuszne. Także tutaj, no nie, to co sporu nie ma, z jakich powodów, żeby uznać wybory, że są wolne, jest bardzo dużo. Ale jeszcze nie wszystkie rzeczy tego świata są poddane. Wydaje mi się, że trochę nie przystawa do tego. No nie przystawa, ale za chwileczkę. Ale mówimy o warunkach demokracji. No dobrze, profesorze, to ja w takim razie się wziąłem z panem polemikiem. Za uwagę. Pan mówi, że ludzie nie chodzą do wyborów dobrowolnie. A może byśmy zadali takie pytanie? Może nie chodzą dlatego, że w koszyku, w którym są różne partie, nie ma takiej, na którą by chcieli głosować. A w koszyku nie ma różnych partii także dlatego, że system może wcześniej selekcjonować. Może być preselekcja taka, której na przykład gigantyczne finansowanie z budżetu może przesądzać, że nie ma możliwości startu praktycznie rzecz biorąc. Po pierwsze, no, to tylko panie, część mojej polemiki. Tak, ale panie profesorze, ze dwa lata temu chyba była w Polsce taka modna teza, która trwała też parę ładnych lat, że polska scena polityczna jest zabetonowana. Bo jest. Zabetonowana, w ogóle nic się nie może na niej poruszyć, nowego pojawić. No i się, co więcej, mówiono tak, że jest partia opozycyjna, która jest antysystemowa, w związku z tym nigdy do władzy nie dojdzie. Zresztą była odpowiednio też demonizowana, no tak, prawda? Mieliśmy większość rządzącą, wydawało się, że jesteśmy skazani na długie trwanie takiego układu. No i co się okazało? Że wcale to nie jest prawda. No, ruch Kukiza
po pierwsze, nowoczesna. Palikot. Wcale scena Poli, no, wcale nie jest zabetonowana. Się okazuje, że jeżeli jest, nie wiem, siła, chwytliwe hasło, charyzmatyczny lider, no to się okazuje, że zmiana następuje. Już jakoś dzisiaj nikt nie mówi o tym, że scena polityczna jest zabetonowana, bo byłoby to jednak bezsensowne. Czyli gdzieś problem nie w tym leży, że nie ma tego, tej jakby, nie wiem, podaży politycznej. Ale właśnie ja bym chciał powiedzieć, panowie, jeżeli pan pozwoli, panie profesorze, spróbujmy odpowiedzieć na takie pytanie. Te wszystkie przypadki wtargnięcia na scenę polityczną to są przypadki, kiedy ci, którzy wtargnęli przez skandal. Najpierw robił to Lepper, potem robił to Palikot, teraz robił to Kukiz. Ja mówię o takiej sytuacji, w której dojrzewa, powiedziałbym, potrzeba skrystalizowania pewnego programu, który jest odmienny od tego, co jest na scenie politycznej. I żeby wtedy, nie przez skandal, nie przez wyspolanie z Boża, nie przez Ta batalia za życiem w dalszym ciągu w jakimś wymiarze w polskim parlamencie trwa. Wiemy, że ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin za życiem trafi do podpisu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Senat przyjął bez poprawek rządowe propozycje. Co ta ustawa zakłada? Jaka konkretna pomoc będzie świadczona tym, którzy takiego wsparcia potrzebują? Po pierwsze jest to wsparcie psychologiczne dla tych, którzy potrzebują wsparcia. Ja nie wiem, że niemożliwy w ogóle. Nie, no, w każdym wymiarze, dlatego że komentarze w obecnie słyszymy tylko i wyłącznie o kwestii finansowej. Oczywiście słyszymy, że to jest za mało. Teraz nowe przez 8 lat nie zrobili kompletnie niczego. A więc jest to opieka psychologiczna, systemowa, finansowa. My staramy się tworzyć warunki, aby osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji, nie podejmowały decyzji, złych decyzji, aby były faktycznie wspierane, a nie tylko pozostawione same sobie. Tak jak było do tej pory, ja naprawdę nie miałem zamiaru wczoraj brać udziału w debacie, ale po tych wszystkich radach opozycji, bo naprawdę postanowiłem przypomnieć im, że wsparcie to było tak naprawdę podniesienie VAT-u na uprawkę ściętej i odbieranie VAT-u na bezrobocie być trudne. Za panocy polityczne oczywiście takich przykładów jest bardzo dużo, ale ta pomoc, o której oni mówili, która powinna być zrealizowana przez 8 lat, nie została zrealizowana. Panie pośle, 8 lat bardzo konkretnych zaniedbań, no i ci, którzy sprawowali władzę przez ten 8 lat, mają w tym momencie odwagę bardzo głośno krzyczeć i wytykać różnego rodzaju pozorne braki w projekcie rządowym Prawa i Sprawiedliwości. Bo to jest potężna hipokryzja, dlatego że w słynnym wywiadzie pani premier Ewy Kopacz, który mówiła, że oni wspierają rodziny, jej propozycją była edukacja seksualna dla 6-latków. Ta narracja opozycji bardzo niebezpieczna. Przytoczę bulwersujące wypowiedzi. Program za życiem to przekupywanie matek, aby rodziły okaleczone potworki. Koniec cytatu. Wojska Obrony Terytorialnej to prywatne, partyjne bojówki Macierewicza. No niestety to jest język, który pokazuje poziom. Proszę zauważyć, że nie ma żadnych projektów ustaw. Nie ma projektów ustaw, które są propozycją poprawy bezpieczeństwa Polski, poprawy życia polskich rodzin. Opozycja nie proponuje niczego, tylko i wyłącznie krytykuje, destrukcyjnie próbuje przerywać obrady Sejmu. Jak mówię, najczęstszym przypadkiem wniosków to wnioski o przerwę. Przypomnę, że 30 grudnia i to jest coś, co naprawdę trzeba dobrze przypominać. Wniosek o przerwę w obradach Sejmu 8 stycznia osobom opuszczonym w Centrum Londynu. Część z nich oskarżona została o posiadanie narkotyków, część o tamowanie ruchu.
że te niebezpieczne sygnały i podsycanie różnego rodzaju konfliktów na arenie międzynarodowej, między innymi, panie pośle, Polska krytykowana jest przez Komitet Praw Człowieka ONZ, między innymi w sprawie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego, ale tym za chwilę się zajmiemy, ale także dostępności do tak zwanej legalnej aborcji. No właśnie, to jest próba nawrócenia ustawodawstwa, wprowadzenia na numer SDK i oczywiście do przyjęcia. Z drugiej strony mamy raport, który sam tygodnie się pojawił w jednej z organizacji amerykańskich, w którym mówi się, że Polska jest OMW, jeżeli chodzi o wolność słowa. To uczynił minister związkowcy, byli gotowi przystąpić do strajku. Ostatecznie udało się podpisać porozumienie płacowe, bo Polska Grupa Zbrojeniowa zrezygnowała z części prowizji od sprzedaży, jaką na jej rzecz płaci fabryka broni. Mimo to, jak tłumaczy szef zakładowej Solidarności Zbigniew Cebula, trudno mówić o satysfakcji. Oczekiwania się myślami, że broni 300 zł brutto, a wiemy, że życie drożeje. Trybunał Konstytucyjny, paliwo polityczne, opozycji, czy ten serial kiedyś się skończy, panie pośle? No właśnie, to jest paliwo, które pokazuje, że gdyby nie było sprawy Trybunału, każdy pracownik dostanie 200 zł brutto podwyżki za 3 ostatnie miesiące bieżącego roku. No oczywiście ta podwyżka już jest podwyżką stałą, nie jest tylko na ten rok, ale na zawsze. Obecnie w radomskiej fabryce broni łucznik zatrudnionych jest około 500 osób. Z Radomia Anna Orzeł, w więzieniu w Dębicy na Podkarpaciu zostanie uhonorowany odznaką zasłużona dla miasta Dębica. To pierwsze tego typu odznaczenie w kraju, gdzie wyróżniona została cała jednostka penitencjarna. Zakład karny w Dębicy od kilkunastu lat aktywnie współpracuje z miastem na skazaniu za darmo wykonania pracy na rzecz klucz instytucji. Jeden ze skazanych, pan Mariusz, od 8 miesięcy pracuje w szkole podstawowej. Porządkowe w miejscu uzyskałem dyplom, będą musieli się wziąć do roboty, ale mieszane uczucia tym się uda. A jak popatrzeć na arenę międzynarodową, jak Polska jest obecnie postrzegana? Z pracy pana Mariusza bardzo zadowolona jest dyrektor szkoły podstawowej numer 2 w Dębicy, Dorota Pichosz. Kiedy przychodzi rano, od razu wie, co powinien zrobić. Zamiata, sprząta, pomaga konserwatorowi w różnych pracach, maluje. No naprawdę wiele różnych rzeczy wykonuje, ale to bardzo solidnie i mamy nadzieję, że ta współpraca z zakładem karnym będzie kontynuowana w następnym roku. Uroczystość odznaczenia znaką zasłużony dla miasta Dębica odbędzie się 11 listopada podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Powtórzę program. Wychodzą na jaw także bardzo niepokojące, wręcz korupcyjne działania podejmowane przez działaczy Platformy Obywatelskiej. Myślę także o tej tak zwanej aferze reprywatyzacyjnej w Warszawie, ale ona dotyka, panie pośle, także wielu innych miast w naszej ojczyźnie. Jak ta sprawa powinna się skończyć? Ewidentnie wyroczy. Ewidentnie wyroczy. Nie chodzi tylko o to, aby Komisja Weryfikacyjna zwróciła pieniądze, które zostali poszukani, ponieważ nieruchomość może być dostosowana do doświadczenia osobom, które zostały pokrzywdzone, ale także wyroki. Tak, są odpowiedzialne, powinny zostać skazane i powinni ponieść odpowiedzialność karną. To jest dla mnie oczywiste. Wierzę, że tak się stanie. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za komentarz do tych aktualnych i bieżących wydarzeń. Pozdrawiam, panie pośle. Rozmawialiśmy z posłem Dominikiem Tarczyńskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin za życiem trafi do podpisu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Senat przyjął bez poprawek rządowe propozycje. Prowadził się z biura Detlef. Zapraszam teraz do wspólnej modlitwy różańcowej. Telefony do studia, do Radia Maria 48 55 33 48 55 26 66 55 63 66 55 56 11 48 56 56. W krajach podobnie to. Nawet w Niemczech jest ciekawe, jak się teraz traktuje, jak się traktował kiedyś Zielonych, potem Lewicę, a teraz AfD. Tak, kiedyś był tylko system trójpartyjny, który zawsze była CDU, potem się SPD doszła do władzy i języczek uwagi to byli liberałowi, FDP. Jak doszli Zieloni, byli najpierw marginalizowani jako partia radykalna. Dopiero stał się tak, prawda, to się po niemiecku mówi, etablierte Partei. To samo długo czas byli marginalizowani
lewica w ogóle nie dopuszczana na poziomie landów, ale nie chciała na przykład przez pewien czas wybrać wiceprzewodniczącego Bundestagu z tej Die Linke. To podobnie dzisiaj z AfD. Za każdym razem to są jednak partie, które wychodzą z pewnego protestu, no wobec jednak, bo pan sam o tym mówi, panie profesorze, że chodzi o to, że propozycja tych partii etablowanych, tych, które tworzą jakby ten system, przestaje być wystarczająca i pojawia się jakiś ruch protestu. Ja też bym chciał, żeby to było nie na zasadzie po prostu tylko skandalu, chociaż w obecnej demokracji masowej to trudno sobie niestety wyobrazić, też w polskich warunkach, no ale to jest możliwe. Możliwe jest wyartykułowanie pewnego protestu. Ja bym powiedział nawet, że taką w pewnym sensie taką partią jest partia obecnie rządząca, prawda? Że ona wyszła, jednak była zakorzeniona w pewnym ruchu społecznym, może nie zauważony przez mainstream, ale ja sam marszerowałem w wielu marszach i przemierzyłem wiele setek kilometrów, żeby się spotykać w różnych klubach i dyskusjach i budowaliśmy społeczeństwo obywatelskie i własne dzięki temu udało się zmienić system i kwestia finansowania i struktur, ważna, ale na pewno nie była rozstrzygająca w wynikach, moim zdaniem, w wynikach tych wyborów, chociaż niewątpliwie pomogła. Pan Klerkowski. Ja natomiast chciałem się upomnieć o przeciętnego wyborcę. O, to mi się podoba. I podam przykład. 15 lat temu wyprowadziłem się z Warszawy. W Warszawie miałem do punktu wyborczego 200 metrów. Wyjechałem na wieś i w tej chwili mam w linii prostej 1,5 km, a drogą 2,5 km. Mój obwód wyborczy, siedziba mojego obwodu wyborczego jest w przedszkolu, gdzie właśnie wyborcy musiałem siedzieć przy meblach przedszkolaków, co możecie sobie panowie wyobrazić, jakie kłopoty mają osoby 70-80-letnie. A skąd telefon? Mam, jako wyborca funkcjonuję w trzech różnych typach okręgów wyborczych. W okręgu senackim, w okręgu sejmowym, w okręgu sejmikowym. Każdy z nich jest inny. Mam różne sposoby, tak, sejmikowych 86, sejmowych 41. No ale wybory są odrębnie. No dobrze. Natomiast wyborca musi się z tym zmierzyć. Musi się zmierzyć z broszurą, musi się zmierzyć właśnie z nazwami partii, które często, czy stowarzyszeń, które mu niewiele mówią. Tak. I później są takie efekty, o których pan profesor mówi, frekwencja, która jest różna w różnych punktach wyborczych. Okazuje się, że w ostatnich wyborach samorządowych mieliśmy 17,5% głosów nieważnych, 2,5 miliona wyborców. Tak. Przystąpiło do wyborów i głosy były nieważne. Znaczy, no to jest zderzenie się z czymś, co jest dla części wyborców jest nieprzyjaznym aktem. No po prostu jeżeli chcemy, żeby ludzie uczestniczyli masowo i w pełni w tym najważniejszym akcie demokracji, to musimy im to ułatwić. A mam wrażenie, że po prostu tego nie robimy. To nie wydają mi się podstawowe powody tej pasywności Polaków. Sprawa jest daleko głębsza, ale chciałem wrócić do wątku, który profesor Bugaj podniósł. Ja rozumiem jednak jego niezadowolenie z ordynacji, rezultatów wyborów, z kształtu polskiej sceny politycznej, bo rzeczywiście jest tak, że ordynacja produkuje posłów marnej jakości. Ordynacja sprzyja wodzostwu w partii, bo jest władza nominowania, bo władza wyznaczania na miejsca, tak naprawdę to władza nominowania posłów. Jest olbrzymie przecież olbrzymia rola miejsca na liście wyborczej. Dlatego warto pomyśleć nad zmianą ordynacji, ale nie można tego robić w taki sposób rozważny i nie w kierunku większościowej ordynacji. Ale panowie, ja nie wiem, czy to jest prawda, tak,
Rzeczywiście nasz system produkuje posłów marnej jakości, a inne systemy produkują posłów lepszej jakości. Po pierwsze, w ogóle jest jakiś kryzys parlamentaryzmu. No, jak wiadomo, większość ustaw nie jest przygotowanych w parlamentach, tylko przychodzi z rządu. To, co, o czym mówił też pan profesor Bugaj, no, że to są też systemy hierarchiczne, że zależy to od lojalności. Jednak też to jest wszędzie, a powiedziałbym w Polsce nawet mnie ta, szczerze mówiąc, też ta zasada jednoosobowego kierownictwa nie przeszkadza. Co więcej, uważam, że też patrząc na działanie jak administracja publiczna i ministerstwa, to ona działa tam, gdzie jest rzeczywiście silny przywódca, minister przywódca, prawda, który ma wizję, ma ostrą politykę personalną i tak dalej. Inaczej nie działa. Zresztą w nauce polskiej jest tak samo, prawda? I w każdym innym instytucji. Panowie, polityki. Natomiast panowie, nie zgodziłbym się z tezą. Jeszcze jedna rzecz. Człowiek są marni. Że ten system właśnie, że ten system produkuje sam z siebie właśnie bardzo marnych posłów. Pan nie wie, niska konkurencyjność. Panie profesorze, ja powiedziałem, polski system naukowy produkuje o wiele marniejszych profesorów. System polityczny produkuje posłów. No ja tego akurat nie wiem, to jest trochę niemierzalne. Wydaje mi się, nikt tego nie badał, to porównanie. Na wszelki wypadek się zgodzę z tym porównaniem. Dobrze, ale chcę was, panowie, wciągnąć jednak w takie dyskusje bardziej zasadnicze. Weźmy sprawę stabilności. No ja byłem w Sejmie, kiedy była uchwalana ordynacja wyborcza w 92 roku. To była tam, to rozdrobnienie parlamentu było niewątpliwie. Tylko ja chcę zwrócić panu uwagę, że przyjęto niesłychanie wysokie 5% progi. W moim najskromniejszym przekonaniu wtedy to zrobiła Unia Wolności z SLD. Nie dlatego, że to, co mówili, że było takie ważne, z trybuny, co mówili, żeby zwiększyć stabilność parlamentu, tylko dlatego, żeby wykosić prawicę. Prawica, chwileczkę, panie profesorze. Prawica była rozdrobniona i rzeczywiście w wyborach 93 roku moja ówczesna partia Unia Pracy też była takim malutkim beneficjentem tego. 30-kilka% głosów było stracone. 34% głosów było stracone. No, możemy dalej argumentować, że nie takie rzeczy się na świecie zgadzają. Zdarzają. Możemy. Tylko czy powinniśmy? Ja w to bardzo wątpię. Czy to jest... Jestem zaskoczony, że pan profesor Krasnodębski z taką afirmacją podchodzi do tej ordynacji wyborczej. Teraz jeszcze jedną rzecz. Wie pan, ja sobie przypominam, tak sobie myślę, że gdyby ktoś, ja wiem, w 30 czy 22 roku mówił o tym, że jest rzeczą niedopuszczalną, że w niektórych ordynacjach wyborczych jest cenzus wykształcenia albo majątkowy, że kobiety nie mogą głosować, to by padły argumenty, tak jest wszędzie. To jest standard demokratyczny. A teraz nie jest ten standard demokratyczny. A teraz, gdyby ktoś coś takiego zrobił, to by okrzyczano, że ordynacja wyborcza jest skrajnie niedemokratyczna. I ostatnia, ostatnia uwaga, którą chcę zrobić w sprawie finansowania ze środków publicznych. Ja jestem za tym, ale ile tych pieniędzy ma być? Ja chcę przypomnieć z własnego doświadczenia, że kiedy Unia Pracy była w parlamencie, jeszcze nie było finansowania z budżetu, tylko było za kampanię wyborczą. Mieliśmy dosyć pieniędzy na wszystko. Nie zapominajcie, panowie, że gigantyczne pieniądze idą nie tylko na partie, nie tylko za wybory, ale idą dla klubów parlamentarnych. To jest wszystko, co jest potrzebne do robienia polityki. To jest trochę inna epoka, inna epoka, gdzie się system dopiero stabilizował, inne pieniądze, więc to naprawdę ja nie uważam, że zostały wybudowane mury. Właśnie nie sądzę, no bo właśnie to doświadczenie i ruchu Kukiza i różnych innych partii, które niektórym się powiodło, innym się nie powiodło, jest ciągle możliwe. Uważam, że polski system polityczny ciągle jest otwarty. Praktycznie nikomu się nie powiodło. Być może pierwszym, któremu się powiedzie, będzie Kukiz.
Na razie te wtargnięcia były niezbyt. No ale to samoobrona też powtórzyła. Tylko... Dwa razy odbyła. No tak, była dwa razy. Raz marginesowo, raz... Ale czy na razie... Nieskutecznie, raz. Tak, raz. Czy rozwiązaniem byłoby rzeczywiście, gdzie mamy Sejm i że dużo małych partii, które nie są w stanie zawiązać ze sobą koalicji. Dobrze, że pan to podniósł. Proszę sobie przypomnieć, jak był AWS, który uzyskał całkiem dużo głosów. Tak. I w parlamencie było niewiele partii politycznych. Tylko że AWS był powszechnym ruszeniem, żeby wejść do Sejmu. Ale spójności żadnej programowej nie było. I ze stabilnością było no bardzo źle. Jak to? Tak, no. Jak to? Ordynacja im kazała się skupić w jednej grupie. Gdyby się nie skupili w jednej grupie, to by się w Sejmie nie udało w ogóle utworzyć. Być może nastąpiłaby normalna krystalizacja opcji politycznej. Proporcjonalny z kilkoma tylko wyjątkami. Powszechnie na świecie stosuje się prawda. Taki wyjątek to Izrael. Natomiast problem wysokości 4, 3, 5 to nie są, 5 to nie jest egzotyczny próg, 10% jak w Turcji to jest egzotyczny próg. Natomiast, ale mógłby być niższy, rzeczywiście mógłby być 4. Było wiele okazji do poprawienia ewidentnie niedobrych rozstrzygnięć, a jednak nie zrobiono, mimo 5% że... to jest 1,5 miliona wyborców potencjalnych. No, uwzględniając frekwencję w okolicach 50%, więc jednak... Cała Europa nie, ma dużo więcej. Tak, to prawda. Polska to jest też, dlatego, też, też inny problem. Chociaż to, że mamy najniższą ordynację w Europie... Frekwencję, przepraszam. To jest rzeczywiście powód do namysłu, że potrzebne są w ordynacji również motywujące jakieś elementy. Potrzebny jest pewien klimat polityczny, który by czynił te wybory jakoś bardziej sensownymi z perspektywy obywatela, ale to niekoniecznie polega na kartach. No ale spójrzmy trochę z perspektywy tej, o której mówił Andrzej Klarkowski, tego zwykłego wyborcy. No ja muszę powiedzieć, dla mnie to było jeszcze nie tak dawno dosyć frustrujące. Jakieś dziwem spotykałem się z ludźmi w wielu miejscach, w wyborach samorządowych, w wyborach na 2011 roku. Akurat ci, którzy przychodzili na takie spotkania, to są aktywni ludzie politycznie. Najczęściej zresztą, przynajmniej ci nasi wyborcy, to są ludzie socjalizowani w czasie pierwszej Solidarności. I to było to pokolenie. Młodzi akurat nie przychodzą na te spotkania, mimo że okazali się też dosyć aktywni. Ale najczęściej było jednak tam powód taki, że się nic nie zmieni. Tak? No jednak takie poczucie wyalienowania elit, że tam jest góra, to jest my, nasze życie, które nie ma specjalnie żadnego przełożenia na te decyzje. Wręcz przeciwnie, była też taka, pojawiła się tak jednak teza o fałszowaniu wyborów, prawda? Że te wyniki są nieadekwatne, bo następuje, no to szczególnie oczywiście po wyborach samorządowych, gdzie jak wiadomo PSL uzyskał ponad 23, tak, z kawałkiem procent, no co jednak jest mało wiarygodnym wynikiem. Ale to nie jest kwestia fałszowania. Warto przeciwstawiać się tej tezie, że w Polsce fałszowano takie czy inne wybory. Nie fałszowano. No, wybory są elementem uczciwe, tylko źle przeprowadzone. Nie wiadomo, czy są czy one są uczciwe, to ja bym... No więc właśnie, a teraz sam sposób, w jaki się to odbywa, bo to są takie trywialne rzeczy. Odległość, kto organizuje wybory, jak wygląda urna, jak się głosy liczy. No to jakbyśmy tak zeszli na poziom gminy, byśmy zobaczyli, to myślę, że pan profesor Raciborski, gdyby był takim, przeprowadził takie field studies jako klasyczny socjolog czy etnograf, to by zrozumiał, że jednak te są zafałszowywane te panowie, zrozumieć nie tak dawno. Panowie, jednak powoli zbliżamy się do końca.
Ja bym chciał, żeby dla naszych czytelników było czytelne, gdyby każdy z nas... Słuchaczy. No, ale mogą nas słuchacze, absolutnie słuchacze. Żeby było czytelne, jakie zajmujemy stanowiska normatywne. No w końcu ma być pluralizm w tej dyskusji. Może być stanowisko normatywne, które brzmi także bardzo prosto. To znaczy brzmi nic nie zmieniać. No, z krótkim uzasadnieniem. A może być zmienić trochę. Zmienić to, zmienić tamto. Teraz może od pana zaczniemy. No po pierwsze cieszę się, że mówimy o tym w tym momencie, bo podejrzewam, że gdybyśmy mówili rok później, to byłaby już temperatura dużo wyższa, natomiast w tym momencie mamy szansę na racjonalną dyskusję. No po prostu po tych doświadczeniach wiemy, że trzeba sporo zmienić, jeśli chodzi o kodeks wyborczy, o konkretne sytuacje, rozwiązania organizacyjne. Co konkretnie pan sądzi, że należałoby zmienić? Przejrzystość, pewnie zwiększyć ilość... Ale... Praktycznie, ja rozumiem, że co, wyposażenie lokali wyborczych, urny, czyli generalnie rzecz biorąc takie techniczne zmiany. To godne zastanowienia jest się też to, kto na szczeblu lokalnym byłby organizatorem wyborów, czy władze samorządowe, czy też administracja. Czy to powinno być jakoś oddalone? Czy ci, którzy są wybierani, powinni bezpośrednio mieć udział w organizowaniu wyborach. Okręgi wyborcze. Uważa pan, że istnieje potrzeba jakichś zmian w okręgach wyborczych? Sądzę, że tak. Sądzę, że tak, że przybliżenie osób wybieranych do wyborców jest skazane. Ale ma pan świadomość oczywiście, że im mniejszy okręg wyborczy, tym ordynacja jest mniej proporcjonalna. Akceptuje pan to? Tak, tak. Natomiast tym łatwiej jest mi zrozumieć, kto kandyduje, spotkać się z kandydatami i mieć poczucie, że to jest mój reprezentant. Także mam też poczucie, że dużo jest do zrobienia, jeśli chodzi o proporcjonalność okręgów. No, ruchy ludności są znaczne i trzeba by doprowadzić do tego, żeby po prostu ta sama liczba wyborców przypadała na osoby, które są wybierane. Mam wrażenie, że tutaj jest sporo do zrobienia. Także tutaj no, wydaje mi się, że jest sporo. No. Wydaje mi się, że wyborca powinien mieć świadomość, że podobna ordynacja jest przy różnych typach wyborów mimo wszystko. Że powinniśmy no, maksymalnie uprościć wybór. Ja muszę powiedzieć, że mnie jako też obywatela głównie to zawsze, zanim zostałem sam europosłem, to martwiło to, że przy każdych kolejnych wyborach pojawiała się taka pokusa, żeby zmienić reguły gry. Ja uważam, że jednak stabilność reguł gry jest zasadnicza, no właśnie, bo ona wzmacnia zaufanie do państwa. Ale można zmienić i nie stosować w najbliższych wyborach. No, można. Można zmienić je tak ostrożnie i wytłumaczyć w wyniku pewnej, nie wiem, debaty publicznej, że ludzie rozumieją, prawda, dlaczego zmieniamy. Natomiast zawsze istnieje takie podejrzenie, no, że się usiłuje zmienić po to, żeby ci, którzy obecnie rządzą w danej chwili, żeby sobie mogli zapewnić, prawda, lepszą pozycję przy następnych wyborach. I to wtedy oczywiście to poczucie raczej wzmacnia te wszystkie negatywne zjawiska, o których mówiliśmy, a więc taką inercję obywateli, brak zaufania i tak dalej. Dlatego, muszę powiedzieć, dlatego i jestem raczej za tym, żeby, ponieważ nie uważam też, że ordynacja jest głównym problemem głównym źródłem tych problemów, o których mówimy, że te zmiany powinny być bardzo przemyślane i w zasadzie też nie rewolucyjne. No, tak jak na przykład, no są, jak wiadomo, są cały ten ruch, prawda, jednomandatowych okręgów wyborczych, gdzie jest takie jakieś poczucie, że jak się zmieni, prawda, no to do ordynację to nastąpi renesans naszej ojczyzny, no co jest oczywiście całkowicie mitycznym myśleniem. Ja bym chciał coś dopytać. Jeśli mogę, chciałem coś dopytać. Pojawiła się w którymś momencie taka, nie wiem, informacja, czy taka spekulacja, że w kręgu politycznym, który jest panu bliski. Jaki to krąg? Prawa i Sprawiedliwości. Rzeczywiście. Czy też Zjednoczonej Prawicy. Żeby pomyśleć o ordynacji mieszanej.
proporcjonalnej połączonej z większościową. No i podobno jest to projekt pana doktora Flisa z Krakowa, który już dawno jest jakby wyłożony jeszcze za czasów Platformy. No, ja bym powiedział, to się trochę pojawiło, ja się sam kiedyś nad tym zastanawiałem, w związku, powiedzmy, w ostatniej kampanii wyborczej pojawiły się, prawda, ten ruch JOW był bardzo taki mocny, no, że jest jakby takie dążenie obywateli do tego, żeby to było bardziej bezpośrednio. No, jak mówię, można nad tym pomyśleć pod warunkiem, że jest to zmiana przeprowadzona w taki sposób, że rzeczywiście ma akceptację społeczną i mamy takie poczucie, że nie zmieniamy tego arbitralnie w celu, no nie wiem, manipulacji wynikami wyborów. I wtedy spełnieniu takich warunków, no jest to. Mamy jeszcze odrobinkę czasu, panie profesorze, i ja na koniec, żeby się nie wykręcać. Dobrze, godna uznania powściągliwość, bo rzeczywiście stabilność prawa wyborczego to jest jeden z warunków uznania wyników wyborów, legitymizacji wyników. Natomiast warto jednak zastanawiać się, by w jakimś planie poprawić polską ordynację, nie w kierunku właśnie większościowej, tylko ordynacji proporcjonalnej, inspirując się niemiecką ordynacją, która nie jest ordynacją mieszaną. To jest ordynacja spersonalizowana, ordynacja proporcjonalna. Taka jest kwalifikacja tej ordynacji i ona byłaby po pewnych zmianach mogła być dobra, ale rzeczywiście to musi być olbrzymią rozwagą, bo niebezpieczeństwo manipulowania jest dość poważne. I ono groziłoby delegitymizacją wyborów. Prawnik musi to zgłębić na własną rękę. Idę na radykała na koniec. Wiadomo, rodzi się problemy. No bardzo zupełnie niespodziewane dla mnie samego. Po pierwsze, zmniejszyć publiczne pieniądze. Dodaje pan profesor do tej diagnozy jeszcze wprowadzić ostrą degresję. I zakazać pozyskiwania pieniędzy w naukowe w Polsce, po pierwsze. Zostały sparaliżowane, skrępowane brakiem rozgrani. W wyniku tego, cytuję profesora, która wczoraj z takim obciążeniem na straży na naszej scenie politycznej są moim zdaniem zbyt duże. Wszystko to po to, żeby uzyskać efekt, bym określił jako jednak pokolenia, wyraźne doprowadzenie do stosunków konkurencyjnych na stronie politycznej. To są sarmackie rozwiązania. Myślę, że ono nie jest nowosarmackie. Całe związanie z całą pewnością, jeśli chodzi o systemy sarmackie, to one miały przede wszystkim tą oto cechę, że tylko niektórzy mogli wybierać. To już wszystko. Przepraszam, że panowie nie możecie już polemizować, ale nasz czas upłynął. Prawa, które nie uległy konformizmowi intelektualnemu, Polskie Radio ale trzeba 24. się podchodzić, aby to osiągnąć znaleźć. Jest na to potrzebna ta wiedza, aby tworzyć w Polsce środowisko prawników, rozumiejące konieczność pełnej ochrony. I nasi goście, politycy, eksperci, ludzie kultury, wspólnie będziemy rozmawiać i odkrywać przed słuchaczami prawdziwy sens otaczających nas wydarzeń. Nowy autorski program Polskiego Radia 24 w każdą niedzielę o 16:30. Zapraszam. Taryfy ulgowej nie będzie. Przedstawicielka pokolenia ubezpieczonych. Mimo braku stałego zatrudnienia decyduje się na dziecko. Macierzyństwo okazuje się wyzwaniem, któremu trudno podołać. Niepojętą konfrontacją z własnym ciałem i kulturowymi nakazami. Bohaterka książki Jak pokochać centra handlowe to kobieta, w jakiej przejrzeć się może wiele z nas. Debiut literacki Natalii Fiedorczuk jest pozbawionym ozdobników opisem polskich przedmieść, codziennej pracy i obowiązków. Natalia Fiedorczuk będzie gościem audycji Warto czytać w niedzielę o godzinie 14:15. Luisa Degłot, zapraszam. Autopromocja. Minęła druga. Polskie Radio 24. Informacje dnia.
Paulina Łukawska, zapraszam. Pekin zapowiada ułatwienia dla polskich rolników. To jeden z efektów szczytu przywódców 16 państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin, który odbył się w Rydze. Wzięła w nim udział premier Beata Szydło. Rzecznik rządu Rafał Bochenek powiedział, że w czasie szczytu przyjęto odpowiednie wytyczne. Jest w nich m.in. mowa o eksporcie polskich produktów rolnych. Przyznał, że dotychczas były pewne problemy ze sprzedażą w Chinach polskich produktów rolnych, wołowiny, wieprzowiny oraz jabłek. W wytycznych przyjętych w Rydze znalazło się zapis o utworzeniu w Polsce Sekretariatu do Spraw Morskich koordynującego współpracę 16 państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin w tej sferze. Zadaniem tej instytucji będzie aktywizowanie przemysłu stoczniowego. Ma ona także służyć jako nowy kanał komunikacyjny pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Chinami. W czasie wizyty w Rydze, oprócz udziału w szczycie, premier Beata Szydło odbyła także kilka spotkań szefami rządów Chin oraz Łotwy, Serbii i Chorwacji. Spotkała się też z przedstawicielami mniejszości polskiej na Łotwie. Część brytyjskich polityków przyłącza się do prasy, krytykując trzech sędziów, którzy w czwartek orzekli, że rząd musi poddać kontroli parlamentu swoje plany odnośnie Brexitu. Media uznały, że jest to próba sabotowania wyniku unijnego referendum, zamieszczając nagłówki na przykład sędziowie kontra naród i wrogowie ludu. O szczegółach z Londynu Grzegorz Dryber. Do głosów prasy przyłączyli się konserwatywni politycy. Ten werdykt jest nie do przyjęcia, powiedział minister samorządów Sajid Javid i określił go jako próbę przeszkodzenia woli brytyjskiego społeczeństwa. Minister do spraw Brexitu David Davis powiedział, że to orzeczenie ilustruje, dlaczego głosowaliśmy przeciw Unii. Minister sprawiedliwości Liz Truss nabrała wody w usta, narażając się na zarzuty, że nie wystąpiła w obronie niezależności sędziów. Zrobił to były prokurator generalny Dominic Grieve, mówiąc, że ich krytycy albo nie rozumieją brytyjskiej konstytucji, albo chcą ją zniszczyć. Lider opozycji lejburzystowskiej Jeremy Corbyn nie wspomniał o atakach na sędziów, choć stwierdził, że rząd traci czas na apelację od ich orzeczenia. Plany rządu muszą być przejrzyste i podlegać kontroli parlamentu. Podejrzewam, że rząd opiera się demokratycznej kontroli swoich planów, bo tak naprawdę żadnych nie ma. Jeremy Corbyn jest jednak sam mało wiarygodny i przejrzysty. Podczas referendum po cichu sprzyjał Brexitowi, choć jego partia pracy oficjalnie była za pozostaniem w Unii. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Kandydaci w amerykańskich wyborach prezydenckich mobilizują swoich wyborców do udziału w głosowaniu. Na pomoc Hillary Clinton przyszło wielu celebrytów i piosenkarzy. Donald Trump zaplanował na najbliższe 3 dni aż 12 wieców wyborczych, na których gromadzi tysiące zwolenników. Hillary Clinton ma trudności z gromadzeniem tłumów. Kandydatka demokratów korzysta więc z pomocy prezydenta Obamy i jego żony Michelle oraz piosenkarzy. Na wiecu Clinton w Ohio pojawili się Beyoncé oraz Jay-Z. Ich obecność miała zachęcić młodych Afroamerykanów do udziału w głosowaniu. Donald Trump nie korzysta ze wsparcia artystów. Bez problemu zapełnił 10-tysięczną halę sportową w Hershey w Pensylwanii. Choć przewaga w sondażach Hillary Clinton nad Donaldem Trumpem zmalała w ostatnich dniach, miliarder ma mniej możliwości zdobycia 270 głosów elektorskich wymaganych do tego, by zostać prezydentem. Dlatego właśnie do poniedziałku Donald Trump odwiedzi aż 9 stanów, które są kluczowe w walce o Biały Dom. By nie tracić czasu na dojazdy, wiele spotkań Trumpa z wyborcami odbywa się na lotniskach. Sukces polskich twórców na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Lipsku. Nagrodzono tam 4 reżyserów z naszego kraju. Więcej o tym z Berlina Wojciech Szymański. Zofia Kowalewska wygrała międzynarodowy konkurs w kategorii krótki film dokumentalny. Jurorzy nagrodzili jej obraz pod tytułem Więzi. W konkursie krajowym nagrodzono zaś polsko-niemiecką koprodukcję Lekcja patriotyzmu w reżyserii Filipa Jakobsona. Na festiwalu wyróżniono także film Komunia Anny Zameckiej, który otrzymał nagrodę młodego jury. Nagrodę publiczności przyznano zaś animacji Renaty Gąsiorowskiej. Festiwal w Lipsku to jedno z najważniejszych tego typu wydarzeń w świecie filmu dokumentalnego i animowanego. W tym roku na festiwalu pokazano blisko 300 filmów z całego świata. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Prognoza pogody. W nocy temperatura od 1 do 6 stopni, zachmurzenie duże i całkowite, okresami deszcz, lokalnie deszcz ze śniegiem. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, w Karpatach tylko wiatr chłodny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio 24. Powtórka.
Państwu, Aleksandra Szywała. W dzisiejszej audycji Poznajmy się, czyli Między nami zwierzętami, porozmawiamy o psach z rodowodem. Czy osoby podejmujące decyzję o nabyciu psa z rodowodem czynią tak z chęci do wartościowania siebie, ulegają modzie? A może, dokonując takiego wyboru, nie chcą wspierać pseudohodowli? Czym jest rodowód psa? Dlaczego pies z rodowodem wzbudza tyle negatywnych emocji? O odpowiedź na te i inne pytania poproszę mojego dzisiejszego eksperta, którym jest pani dr Katarzyna Fiszdon, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW, Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa. Może na początku zdefiniujemy, czym jest rodowód psa. No, zgodnie z definicją zootechniczną, rodowód jest to usystematyzowany wykaz przodków. Dawno, dawno temu, kiedy byłam jeszcze dzieckiem, miałam taką książeczkę dla dzieci wydaną w okresie międzywojennym. Książeczka, głównym bohaterem tej książeczki był piesek, który miał piękny rodowód. Pamiętam to do dzisiaj. Jego mamą była spanielka, tatą był foksterier, jednym z dziadków owczarek niemiecki, drugim dziadkiem Bernardem, a babcią owczarek szkocki coli. No oczywiście takie połączenie jest absolutnie niemożliwe. Natomiast spokojnie, każdy pies, każdemu psu można wypisać rodowód. Mój pies się nazywa na przykład Azorek, jego mama się nazywa Kama, tata się nazywa Reksio, dziadek i tak dalej, i tak dalej. I to będzie rodowód jako taki. A jeżeli chodzi o definicję psa rasowego, który według Federacji Kynologicznej... Której... A to już jest zupełnie inna sprawa. Bo pies rasowy, w ogóle definicja rasy, obejmuje zwierzęta, które są hodowane zgodnie ze standardem rasy, który obejmuje wygląd zewnętrzny i cechy behawioralne, są hodowane przez pokolenia i takie potomstwo też dadzą. Dlatego właśnie, wracając do tego mojego pierwszego przykładu, do tego ciapka, nie może istnieć taki rodowód, w którym pies ma mamusie spanielka, tatusia foksteriera, no bo on już w tym momencie nie będzie żadnej rasy, tylko będzie po prostu mieszańcem tych dwóch ras. A jego mamusia spanielek, jeżeli miała z kolei mamę, teoretycznie spanielek, jeżeli miała mamę owczarka szkockiego coli, a tatę Bernardyna, no to znaczy, że nie była spanielkiem, bo niby skąd. Skądinąd z tymi rodowodami właśnie w tej chwili, zgodnie z aktualnie obowiązującym w Polsce prawem, są dość duże problemy, bo samo sformułowanie rodowód oznacza po prostu, że możemy sobie wypisać rodowód naszego psa, wypisując imiona jego rodziców, dziadków, pradziadków i tak dalej. I ten rodowód w żaden sposób nie będzie niczego poza imionami jego rodziców odwrotnego. Natomiast Związek Kynologiczny w Polsce to jest największa, choć oczywiście nie jedyna organizacja kynologiczna działająca w Polsce, również najstarsza, należąca do Międzynarodowej Federacji Kynologicznej, wypisuje rodowody tylko psom, które mają spełnione odpowiednie kwalifikacje, żeby taki rodowód dostać. Nie każdy pies może taki rodowód dostać. Ten rodowód o wiele więcej w tym momencie znaczy. Właśnie, jakie wymogi muszą zostać spełnione, żeby pies wreszcie otrzymał kwalifikację do rodowodu? Przede wszystkim oboje jego rodzice muszą też mieć rodowód, czyli muszą być wpisani do głównej księgi rodowodowej, albo przynajmniej w przypadku ras polskich, do tak zwanej księgi wstępnej. Poza tym jego rodzice muszą oczywiście być jednym i tej samej rasy. Muszą uzyskać odpowiednie kwalifikacje na rodziców. Te kwalifikacje na to, żeby pies został rodzicem, ale to są jest po pierwsze, jak w pedagogice, że nie wykładamy trzykrotny udział w wystawie przykrasowej i uzyskanie w trakcie tej wystawy dla samca oceny przynajmniej doskonałej, a dla psówki oceny przynajmniej bardzo dobrej. A oprócz tego u różnych raz psów są jeszcze dodatkowe wymogi. Te dodatkowe wymogi to dla kilkudziesięciu raz psów, których tak z pamięci nie wymienię, ale łatwo można sobie taką listę znaleźć, to jest pozytywny wynik, właściwy wynik prześwietlenia w kierunku dysplazji wycofałam się ze słowa pozytywne, bo pozytywne mogłoby być zrozumiane jako poziom nieczułości, ale on ma tej dysplazji nie mieć, a jeżeli ją ma mieć, to bardzo mało. Takie też są wyznaczone określone kryteria, tak jak państwo też to ma. Tak, i te kryteria.
kryteria są wyznaczone bardzo dokładnie. Za każdym razem, dla każdej rasy te kryteria są wyznaczane. Mogą być inne, mogą być takie same, ale są wyznaczone dla konkretnej rasy i dotyczą nie tylko tego, jaki wynik prześwietlenia powinien mieć dany, powinna mieć powiedzmy dana suka, ale jeżeli ma taki wynik, to jaki wynik musi mieć jej partner, na to, aby mogło dojść do takiego legalnego związku pomiędzy tymi, pomiędzy tą karą. Chodzi tutaj oczywiście o dobro szczęk, które się urodzą, w jaki sposób ograniczamy ryzyko szerzenia się chorób. Oczywiście w ten sposób próbuje się ograniczyć ryzyko pojawienia się dysplazji stawów biodrowych. Ale oczywiście no, do końca to się nigdy nie udaje, bo nie jest to taka prosta do zwalczania choroba, ale to już jest na pewno całkiem ambicji. Ale chciałabym tutaj podkreślić, że nie tylko ten wymóg zdrowotny, ale także dla bardzo wielu raz warunkiem przystąpienia do hodowli są testy psychiczne. Te testy psychiczne są bardzo różne. Dla psów myśliwskich te testy mają sprawdzać ich predyspozycje w zakresie polowania. Dla psów obronnych mają sprawdzać ich predyspozycje w zakresie obrony. Dla psów raz dużych, potencjalnie niebezpiecznych mają sprawdzać, czy taki pies nie jest przede wszystkim przesadnie lękliwy i przesadnie agresywny. Dlaczego powiedziałam przede wszystkim przesadnie lękliwy? Jak doskonale pan redaktor wie, podstawą większości ataków ze strony psów agresywnych jest tak naprawdę lęk. I atak z lęku jest dużo bardziej niebezpieczny. A jeśli chodzi o takie wymogi, jeżeli chodzi o dopuszczenie smutki, ile razy może być pokryta w ciągu roku, to rozumiem, że też jest jakiś przewidzów regulowany. Tak, i wiek, do którego może po pierwsze suka nie powinna mieć szczepień wcześniej niż w wieku 18 miesięcy. A więc chodzi o jej zdrowie. Chodzi o jej zdrowie. Suki zazwyczaj na pierwszą cieczkę, więc teoretycznie ta dojrzałość rozrodcza jest znacznie wcześniej. U niektórych suczek pierwsza cieczka występuje już w wieku 6-7 miesięcy, szczególnie u suczek małych ras, u większych nieco później, ale zazwyczaj przed ukończeniem 1,5 roku. Natomiast chodzi tutaj o osiągnięcie całkowitej dojrzałości fizycznej. Także nie tylko rozrodczej, ale fizycznej, stąd te 18 miesięcy. Jest tutaj kilka wyjątków, te wyjątki dotyczą raz wielkogłowych przede wszystkim, których chodzi o to, żeby ewentualny pierwszy poród nastąpił zanim zakończy się proces kostnienia kości miednicy, przynajmniej tak się tradycyjnie uważa, nie znam tutaj aktualnego stanowiska lekarzy medycyny weterynaryjnej w tej dziedzinie, ale tak się to przyjęło. Natomiast ostatni miot może mieć suka do 8 roku życia. Powyżej 8 lat jest to już niemożliwe, chyba że w wyjątkowych przypadkach właściciel może wystąpić z podaniem odrobinie wyjątków. Wyjątki oczywiście się zdarzają, ale chodzi o to, żeby suka nie była nadmiernie wykorzystywana. Na dodatek pomiędzy tym okresem 1,5 roku a 8 lat suka może mieć szczenięta maksimum raz do roku. Osobę, cieczkę po cieczce. To jest te wszystkie przepisy mają też bardzo na celu ważna informacja, ale popatrzymy na suki, tą przestrzeń intelektualną. Jeżeli ona będzie zdrowa, nie była teologiem, w dobrej kondycji, filozofem. To będzie odchowa zdrowe w dobrej kondycji szczenięta. Jeżeli suka jest nadmiernie wykorzystywana, nadmiernie eksploatowana, kryta w każdej cieczce, że to w pewnym momencie ona jest coraz słabsza, to godzi w dobrostan tej suki, ale także w dobrostan tych szczenek, których nie ma siły prawidłowo odchować. Pani doktor, jakim jest to zastanę na katerię pana, skoro mamy tutaj kontrolę, mamy dbanie o dobrostan i zdrowie ze strony tych przepisów, które mają chronić zwierzęta. I teraz powiedzenie o tym, co taki pisze z rodowodem, wielokrotnie ludzi taki negatywny do pomyślenia o sobie, która taką chęć wykazuje. Jak to pani myśli? Nie za bardzo wiem, bo sama tak nie myślę. Należałoby o to spytać tych, którzy tak myślą. Dlaczego właśnie pani jest takim zdaniem? Natomiast spotkałam się z takim stanowiskiem, owszem, i zazwyczaj odpowiedzi były następujące. Bo pochowanie psa z rodowodem po snobim, to jest pierwsza odpowiedź, uznawane to jest za snobowanie się na posiadanie psa rasowego.
Druga odpowiedź to wola takiego rasowego, ale bez dowodu, bo wciąż jest to coś dość zabawne. Pokutuje w świadomości ogólnej, pokutują takie bardzo, bardzo dawne ustalenia, które zostały zmienione w końcu lat 80. Mianowicie mniej więcej do końca lat 80. ubiegłego stulecia. To jest, proszę Państwa, ile już lat temu? No tak, 25-30. Przepisy Związku Teologicznego w Polsce zalecały, poza wyjątkowymi wypadkami, ograniczenie liczby szczeniąt do 6. Było to też, skądinąd spowodowane, dbaniem